Witajcie. Dzisiaj spojrzymy sobie na węże z kilku różnych perspektyw. A że temat jest długi, weźcie sobie soczek albo coś innego, usiądźcie wygodnie i słuchajcie uważnie. Zaczniemy od tych najbardziej niebezpiecznych, a potem postaramy się przedstawić największego. Będzie kilka zaskakujących ciekawostek, w tym o wężach z Polski, oraz pokażę Wam dwa najrzadsze węże, jakie zna nauka. Ale zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału, wypowiadania się w komentarzach, no i oczywiście udostępniania tego filmu na własnych mediach społecznościowych. Tak jak obiecałem, zaczniemy od tych węży, jakie są najgroźniejsze dla człowieka. WHO ocenia, że rocznie dochodzi do 5 milionów ukąszeń przez jadowite węże, a ginie od nich około 100 tysięcy osób. Jednak nie zapominajmy, że węże zabijają nie tylko jadem, bo istnieje grupa węży, jakie mimo braku zębów jadowych bez problemu poradzą sobie nawet z dorosłym człowiekiem, choć częściej atakują dzieci, ale o tym za chwilę. Filarem numer jeden jest bezapelacyjnie elfa piaskowa. Co prawda ma maksymalnie 90 cm długości, ale zabija więcej osób niż pozostałe węże razem wzięte. Na szczęście dla nas, tak jak widzicie, występuje ona w Afryce równikowej i Azji południowo-zachodniej. Tuż za efą jest żaraka urutu. Jest trochę większa od efy, osiągając do 170 cm długości i zamieszkuje głównie Brazylię oraz kraje ościenne. Nie jest ona w grupie najbardziej jadowitych węży, ale z uwagi na to, że jest niezwykle agresywna i broni swojego terytorium, atakuje wszystko, co naruszy jej spokój. Kobrę znają chyba wszyscy, a dlaczego ten duży, bo mierzący do 5 metrów, ale raczej płochliwy wąż jest tu wymieniony? Otóż kobry bardzo upodobały sobie bliskość kontaktu z człowiekiem, ale nie dlatego, że lubią tańczyć przy muzyce. Węże te polują na gryzonie, jakie chętnie mnożą się tam, gdzie trzyma się zapasy i wyrzuca resztki. Kobra nie pogardzi również hodowanym przez człowieka drobiem. Jest wiele gatunków kobry, a tak jak widzicie, zamieszkują one Azję i Afrykę. No i jest jeszcze grzechotnik teksański. Dorosłe osobniki raczej straszą grzechotką i to z reguły wystarcza. Niebezpieczniejsze są młode, u jakich nie wykształciła się jeszcze w pełni grzechotka, a zwłaszcza nie wykształcił się mechanizm kontroli wstrzykiwania jadu. To byli killerzy, a teraz kto z nich ma najsilniejszy jad? Otóż żaden. Tutaj niepodzielnie wygrywa australijski tajpan pustynny. Jego toksyna zabija w dawce zaledwie 0,025 mg na kilogram, a przy standardowym ukąszeniu wstrzykuje on aż 110 mg. To wystarczy do zabicia blisko 100 osób. Za moment przejdziemy do największych węży, jakie bez problemu byłyby w stanie połknąć dorosłego człowieka, ale najpierw co nieco o tym, jak one to robią. Wąż, aby zlokalizować ofiarę, posługuje się językiem. Teraz widzicie, jak ten wąż bada otoczenie. Ponieważ węże nie posiadają uszu, a ich wzrok jest raczej słaby, muszą używać innych zmysłów. Powszechnie używają smaku i zapachu, a receptory tych zmysłów są u nich umieszczone właśnie na języku. Ale czy zwróciliście uwagę, jak ten język wygląda? Otóż gdy przyjrzymy mu się lepiej, tak jak teraz tu widać, widzimy, że jest rozwidlony. Dzięki temu wąż może lepiej wyczuć, gdzie znajduje się ofiara i podążyć we właściwym kierunku. Atak węża może wyglądać w różny sposób. Węże jadowite wstrzykują jad, aby zabić lub sparaliżować ofiarę. Dusiciele oplatają się wokół ofiary, miażdżąc ją i dusząc przed konsumpcją. Gdy wąż ma już zdobycz, musi ją połknąć w całości. Ułatwiają mu to szczęki, jakie nie są ze sobą sztywno połączone i mogą rozwierać się niemalże do 180 stopni. Połykanie większej ofiary może zająć sporo czasu, tak jak również jej trawienie, ale po tym dobrym posiłku wąż może obyć się bez jedzenia długi czas, często miesiące, a nawet ponad rok. Czy teraz jak pobiera się jad węży i posłuchajcie, co robić, gdy jadowity wąż was ugryzie. Po pierwsze, zróbcie gadzinie zdjęcie. To niekoniecznie po to, aby potem pochwalić się nim na mediach społecznościowych kolegom, ale bardziej by uratować sobie życie. Jak najszybszy kontakt ze służbami ratunkowymi i transport do szpitala jest krytyczny dla przeżycia wielu ofiar. Tutaj właśnie przyda się fotka, bo specjalista będzie w stanie zidentyfikować gatunek i podać Wam odpowiednią surowicę. No i właśnie dla surowicy hoduje się jadowite węże i pobiera od nich jad. Przejdźmy teraz do węży niejadowitych, a te mogą być naprawdę duże. Trudno określić, jaki gatunek jest największy, ponieważ biorąc pod uwagę długość, wygrywa pyton siatkowy. Najdłuższy, jakiego zbadano, miał 9 metrów i 76 cm długości, choć podobno znaleziono szkielet takiego, jaki miał blisko 13 metrów długości. Pyton jest tak silny, że aby obezwładnić 7-metrowego osobnika, potrzebna 7 dorosłych silnych mężczyzn. Pyton ten jest
chętnie hodowany z uwagi na swoje piękne ubarwienie. Mniejsze osobniki polują na zdobycz wielkości królika, ale większe potrafią połknąć dzika albo nawet człowieka. Stało się tak na wyspie Selabubu, gdzie ofiarą był 14-letni chłopiec. A jeżeli wy macie jakiegoś węża, na przykład pytona lub innego, napiszcie w komentarzach, jaki to jest pupil. Napiszcie swoje opinie o tym wężu. Teraz weźmy pod uwagę ciężar. I tu wygrywa anakonda ze swoimi blisko 250 kg wagi i długością tylko nieco poniżej 9 metrów, co tylko minimalnie ustępuje pytonowi. Może chcielibyście zarobić 50 tysięcy dolarów? Tak? No to wystarczy tylko wpisać w komentarz. Żartowałem oczywiście, nie ma tak łatwo. Taka nagroda ufundowana przez Wildlife Conservatory Associated czeka już od wieku na tego, kto dostarczy egzemplarz anakondy o długości ponad 9 metrów. Czy już biegniecie łapać anakondę giganta? Nie śpieszcie się tak, bo anakonda potrafi połknąć ofiarę o długości 1/4 jej własnej długości i o masie równej swojej wadze, więc nawet bardzo duży mężczyzna mógłby stać się posiłkiem bardzo dużej anakondy. Zresztą taki eksperyment przeprowadził kanał Discovery Channel. I ten Alive wyemitowano w 2014 roku. Tam człowiek dał się połknąć wężowi, jednak później go odratowano. Ale wszystko, co obecnie pełza po ziemi, wydaje się niewielkie przy swoim gigantycznym przodku żyjącym 60 milionów lat temu. Kano boa ważył ponad tonę i przekraczał 15 metrów długości, tak więc mógł połknąć ofiarę o długości 4 metrów. Co ciekawe, pierwsze szczątki tego giganta odkryto dopiero w 2009 roku, a w 2012 Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie pokazało naturalnej wielkości replikę, jaką właśnie oglądacie. Replika nadal cieszy się ogromną popularnością. Zobaczcie, jak mali są ludzie wokół tego 15-metrowego i ważącego 1100 kg węża. A teraz kilka zaskakujących faktów, o jakich prawdopodobnie nie macie pojęcia. Jak rodzą się węże? Tym bywa różnie, bo część węży składa jaja i z nich wypełzają następne małe węże. Tak rozmnaża się wspomniany już pyton siatkowy, gdy tymczasem na przykład anakonda jest żyworodna. Dlaczego czarna mamba jest czarna, skoro jest zielona lub oliwkowa? Zobaczcie sobie wnętrze jej pyska i język. Są czarne, dlatego tak ją nazwano. A przy okazji to bardzo agresywny i w dodatku najszybszy wąż. Potrafi pełznąć do 24 km na godzinę. Jaki jest najrzadszy wąż świata? Anaspis aenigma w ręce ludzkie trafił tylko jeden raz, był to rok 1976. Co ciekawe, znaleziono go w... no nie zgadniecie gdzie. Otóż znaleziono go w żołądku innego węża, jakiego zabił farmer plantator palm. Wąż obiadowy był już lekko strawiony, tak jak to widać, ale nadal nadawał się do badań. Chcielibyście wybrać się do Australii? Kangury, słodkie misie koala, piękne plaże, no i sezon motocyklowy trwający 365 dni w roku. Brzmi pięknie? Pewnie, ale pamiętajcie, wszystkie 10 najbardziej jadowitych węży świata już tam jest. Czy wąż w zimie zapada w sen zimowy? Nie, wąż nie zapada w sen zimowy. Pozostaje on bez ruchu, ale jest cały czas świadomy. Ile płuc mają węże? To bardzo ciekawe pytanie, bo są dwie opcje. Węże jadowite mają tylko jedno płuco, znajdujące się po prawej stronie, zaś węże dusiciele mają dwa płuca. Czy są węże albinosy? Tak, choć są bardzo rzadkie, ale zdarzył się jeszcze rzadszy przypadek. Otóż był jeden wąż, który nie dość, że był albinosem, to był wężem dwugłowym. Był on hitem zoo w Jałcie. A teraz coś nam bliższego. W Polsce występuje jedynie 5 gatunków węży. Są to gniewosz plamisty, wąż eskulapa, zaskroniec zwyczajny, zaskroniec rybołów oraz żmija zygzakowata, która jest jedynym wężem jadowitym występującym w Polsce. Często brany za węża jest również padalec, choć tak naprawdę to jest to beznoga jaszczurka. A na koniec, jak przedstawiał się wąż w różnych kulturach? Otóż w Egipcie wąż był czczony jako jedno z 12 świętych zwierząt. W Indiach był symbolem w buddyzmie i dżinizmie. W Afryce wąż towarzyszy bogini matce Mamiwata. W Ameryce prekolumbijskiej Quetzalcoatl był upierzonym wężem i bogiem. W mitologii nordyckiej występuje gigantyczny wąż Jormungand, syn Lokiego, a kroniki podają, że Prusowie, Żmudzini, Litwini i Łotysze bardzo szanowali węże i często je hodowali. Chrześcijanie nadali wężowi bardzo zły PR, jako że to on podał jabłko Ewie. A może jednak wąż jest fajny? Piszcie swoje odczucia w komentarze, a gdyby ktoś chciał powiedzieć coś więcej o swoim wężowym pupilku, zapraszam do kontaktu. A przypominam wszystkim o subskrypcji.
subskrypcji, lajkach i linkowaniu filmu we własnych mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo, bo właśnie skończyliśmy odcinek.